Sylwester Krużewski z ekipy Car Vibes. Przedstawimy Wam dzisiaj projekt Nissana Skyline F34, który będziemy zmieniać w stronę wersji Z-Tune. Dzisiaj pokażemy Wam wstępne prace, kiedy bodykit już jest założony i mniej więcej kilka smaczków opowiemy o tym samochodzie, coś o właścicielu i prawdopodobnie coś, co będziemy robić w przyszłości. Skąd pomysł na taki samochód? Rafał, który jest właścicielem auta, marzył o tym samochodzie. Można powiedzieć, że jesteśmy znajomymi od technikum. I od kiedy ja go poznałem w tym technikum, to było jego auto marzeń. To było auto, o którym cały czas mówił, do którego cały czas dążył, które było w sferze jakichś tam może wyobrażeń, że kiedyś może sobie będzie mógł na takie pozwolić. Jak się okazało po szkole, jest nas stać na autach, o których marzyliśmy w tamtym czasie. Że nie były wtedy w zasięgu. Nawet nie myśleliśmy, że kiedykolwiek będą. Za plecami mamy Nissana GTT z silnikiem RB25 Neo, czyli tym lepszym, bo już ma turbinkę, już ma odpowiednią moc, ma manualną 5-biegową skrzynię biegów, napęd na tył. Nie jest to może GTR, ale jesteśmy blisko. Powoli będziemy zmierzać ku kierunku 500 koni i na razie robimy bodykit a la Z-Tune. Jak wiadomo, Z-Tune'ów wyszło raptem kilkanaście sztuk. No i będziemy modelować to auto, żeby było jak najwierniejszą kopią. Autko zostało sprowadzone przez Sakura Garage z Japonii do Polski. Auto było naprawdę w nienagannym, pięknym stanie technicznym. No i co? Po rozebraniu zaczęliśmy młodzić. Wjechał intercooler z Fmika. Auto ogólnie przejechało już mocno pomodzone, miało zrobiony cały ładny dolot, wydech i kilka takich fajnych smaczków w środku. Bodykit nie był najlepszej jakości, spodziewałem się szczerze mówiąc czegoś lepszego, no ale nie można. Tutaj było wymagać nic więcej. To podobno jeden z lepszych bodykitów dostępnych na rynku. Także ratowaliśmy z tego, co mieliśmy tutaj pod ręką. Także no, miesiące pasowania samych elementów, no bo nie robimy tego na co dzień. To jest jakby przyjemność hobbystyczna po pracy. Teraz będzie parę tygodni obróbki, żeby to było auto stricte show and shine. Taki jest zamysł, to nie ma być żaden drift car ledwie poskładany na trytki, tylko musi być wszystko mega profesjonalnie i jak najlepiej wykonane. Mamy już wybrany kolor. Kolor będzie niebieski. Fani pewnie wiedzą, o jaki odcień niebieskiego chodzi. Dodatkowo mamy felgi, które zaraz prawdopodobnie pokażę. To jest oczywiście po stronie japońskiej, czyli po stronie prawej. Nie będziemy tego zmieniać. To nadaje charakteru temu samochodowi. No i powiem szczerze, że fajnie się podjeżdża nim tyłem na McDonald's. Robi efekt za każdym razem. Z przyjemnych rzeczy w aucie japońskim nie ma tutaj gramerdzy. W momencie przejazdu, kiedy samochód przyjechał do nas, otworzyliśmy pierwszy raz maskę. Było tak czysto, że można było z tego jeść. Pierwszy raz widziałem coś takiego w samochodzie. Co nas zaskoczyło, kompletne zawieszenie jest regulowane, mamy gwint, także naprawdę auto było mocno doinwestowane. Co więcej, jest tutaj zamontowana szpera Cusco RS, co ona powoduje? Daje nam 100% szpery powyżej 3000 obrotów i uwierzcie mi, było testowane. Nie trzeba kopać ze sprzęgła, wystarczy dodać gazu. Idealnie w momencie załączania się turbiny, kiedy auto dostaje delikatnego kopa, szpera zamyka 100% i można sobie spokojnie latać bokami. A jeżeli chodzi o silnik, mamy tu silnik RB25 Neo. Nie jest to już ten taki najsłabszy silnik. Oczywiście nie jest to RB26, o którym każdy marzy, żeby był tam w środku. No niestety na razie to jest też temat nieosiągalny, chociaż Rafał, klient, właściciel auta, powiem szczerze, że ma dość ambitne plany na ten projekt. Wiem, że może sobie na to pozwolić, także zobaczymy, co czas pokaże.
No w tej chwili na pewno mamy 2,5-litrowy silnik z turbosprężarką, który napędza nam tylne koła tylko i wyłącznie, a poprzez 5-biegową skrzynię biegów. Plany. No, poza tym, że zakończymy ten pakiet Zetium, poza tym, że okleimy go w piękny niebieski kolor z dodatkami karbonowymi, czyli zakończymy część wizualną, plany są na modyfikację silnika. Jeżeli chodzi o napęd, tak praktycznie już nie będziemy nic poprawiać. Dyfer jest, skrzynia została wzmocniona, mamy sprzęgło spiek, także powinno spokojnie wytrzymać więcej mocy, jaką chcemy tutaj zaaplikować. Finalnie będziemy szli w okolice 500 koni. Z tego co się orientowaliśmy, jest to spokojnie możliwe na tym silniku, bez jakiejś większej tutaj ingerencji. Powoli będziemy iść w tą stronę, dlatego interkuler już wleciał większy, żeby to wszystko było na etapie prac blacharskich ładnie tutaj podopasowane. Hybrydową turbosprężarkę na pewno będziemy wkładać, z tego względu, że to jest właśnie element, który pozwoli nam na uzyskanie większej mocy. Takich smaczków, które będziemy mieli, które będę musiał wykonać w tym samochodzie. Płotniki w Zetunie mają wylot powietrza przy usterkach. Mają taką specjalną wypukłość, która wyszła, była efektem powiększenia błotnika. Czemu to zrobili? To nie jest takie widzimisię, to nie jest zaślepka, tylko oryginalnie w Zetunie, w momencie tutaj, gdzie jest błotnik od strony wewnętrznej, jak mamy tą płaską ściankę do prostą, są otwory. Są takie wycięte elipsy, które odprowadzają ciepło silnika i są wyprowadzone właśnie przez ten wywiew przy lusterku. No, będziemy chcieli to odwzorować. Plan był taki, żeby skończyć auto na Yapfest. Z tym, że wiadomo, jaką mamy sytuację w tym roku. Yapfest jest w tej chwili odwołany, czy przesunięty, tego tak do końca nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Miejmy nadzieję, że gdzieś chociaż pod koniec wakacji uda nam się to auto już pokazać. Także jeszcze na koniec, jeżeli chcecie być z tym projektem na bieżąco, subskrybujcie kanał, oglądajcie filmy, śledźcie nas na Facebooku, śledźcie nas na Instagramie, a na pewno nic nas nie ominie.